body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Czołem, witam was, kochani, w nowej serii. Mam nadzieję, w nowej serii na moim kanale, czyli streamy z sypialni, a poważnie nie, no, jesteśmy w sypialni, ale chodzi tutaj o pokazanie waszych fajnych bitew w wodzie. Ja się może czegoś nauczę, bo jestem na drodze długiej, co prawda, i pewno nieudanej do pomarańczka. Jestem na drodze do powiększania mojego WN-osie. No i wczoraj Kubuś, dzięki oczywiście mnie, wykonał naprawdę kawał świetnej roboty, zrobił fajny wyciąg. No i powiedziałem mu, że to pokażę. Może to być okazja też do tego, żebyście wy, którzy to oglądacie, bo wiem, że tu jest sporo dobrych graczy czołgi, pokazywali swoje, wysłali mi linki z powtórek do jakichś swoich epickich bitewek, do wyciągów, do bitew, w których macie dużo damage'a, dużo fragów, nawet bitew przegranych, bo to nie musi być wygrana. Wiem, że wśród was jest bardzo, bardzo wielu dobrych graczy na poziomie niebieskiego czy zielonego, więc jesteście na pewno w stanie zrobić coś epickiego, a ja jestem w stanie to pokazać i być może nawet czegoś nauczyć. Trochę, że tak trzęsę, ale jestem na łóżku w sypialni, więc nie jest to zbyt komfortowa pozycja do pracy, ale mam nadzieję, że może w troszkę innej formie potem, na normalnym stanowisku, które teraz jest zajęte, bo córka się uczy, będę mógł takie odcinki nagrywać wcześniej. Nie będzie to długi odcinek, bo pokażemy powtórkę i koniec. Mam na razie tylko jedną. Ale Kubuś, jestem zawsze tutaj dla ciebie dostępny, jak zrobisz jakieś fajne bitwy z ilością fragów, minimum 5 na przykład, albo jakieś fajne, jak masz 4 fragi, a tobie się takie rzeczy zdarzają często, to wysyłaj powtórki, ja to będę z dużą przyjemnością oglądał i może nawet czegoś się nauczę i może nawet to pokażę. Dla ciekawostek, w tej bitwie jestem ja. I długo nie pograłem, ale fraga zrobiłem, z tego co pamiętam, więc jak ostatnia noga nie zagrałem, a teraz włączam powtóreczkę i za chwilę będziecie mogli podziwiać Kubusia na jego francuskim czołczku. Magazynkiem. Także chwilę czekamy. Ja już wyłączam podgląd siebie, żeby lepiej widzieć i żeby wam niczego nie zasłaniać. Tak będzie, myślę, troszkę lepiej. To jest Kuba. Ja jestem na T43, czyli o tutaj mnie widać na dole mapy, w białym malowaniu. I pojechaliśmy z Kubą na spota. Znaczy, Kuba pojechał na spota. Ja najpierw, z tego co pamiętam, pojechałem troszkę snajpić. Ale że nie było w kogo strzelać, to postanowiłem, że wesprę małpkę w jego wysiłku. Szczególnie, że tam, gdzie on się pojawi, będzie też kilku przeciwników. Kuba, jedziemy więcej na środek, na F9. Ja na początku pojechałem na K9, w te okolice, K0. Ale jako, że żaden przeciwnik w przestrzale nie był, no to musiałem improwizować, a jak grasz z kimś w plutonie, to najlepszy sposób na improwizowanie to wsparcie kolegi. Powiem, że tutaj groźny spotter, ale to dla nas nic strasznego. Szczególnie zobaczycie, że niedługo... O, i właśnie, AMX-12T. Teraz chyba na wysokości mniej więcej tutaj tej sytuacji. Na wysokości tej sytuacji. Postanowiłem, że jadę, bo nie ma co robić. I trzeba Kubę wesprzeć. Szczególnie, że wiemy, że tutaj była 12T i był jeszcze spoterek. Więc tam już widać na dole, że poruszam się właśnie linią JHG do statku, żeby go wesprzeć w tej nierównej walce z dwoma przeciwnikami. Bo jak Kubu się zaświeci, to będzie
To będzie tragedia, słuchajcie, tylko zjedzą. Wiem, że tam są dwa czołgi, właśnie ja dojechałem. Podejrzewam, w tym momencie padła komenda: ruszamy! Atakujemy! Brać ich, albo coś w ten deseń. Dobra, nie stój, lamo, wjeżdżamy w nich. I Kuba się właśnie ruszył. Dostał spota, ale już się nie bał, bo wiedział, że jego kumpelek go wspiera. Najpierw fokusujemy groźniejszy magazynek, a potem drugi czołżek. Ja chyba nie trafiłem nawet. Ale summa summarum, nasz przeciwnik został zjedzony, nawet chyba przeze mnie skończony. A niestety jestem lamą i potem źle wyjechałem. Po zniszczeniu przeciwnika zdjął mnie, chyba właśnie pantera mnie zdjęła, którą Kubuś wali. Jeszcze żyję, jestem schowany za górką. Ale teraz źle wyjechałem. Przestraszyłem się artylerii. Wiedząc, że Hamel przeładowuje 20 sekund, to zamiast poczekać, aż zniknę, wyjechałem na pałę, jeszcze się świecąc. No i zostałem zdjęty przez Pantera. Ale Kuba poczuł zew krwiku, bo lubię takie pojedynki, słuchajcie, na śmierć i życie z kilkoma przeciwnikami. W związku z tym już w tej chwili ma, zobaczcie, 800 damage'a, jednego fraga, ale czuję, że coś z tego może być. Ja oczywiście kibicowałem, machałem swoimi pomponami. I efekt tego będzie dosyć przyzwoity. Dlaczego, to zaraz zobaczycie. Kubuś, jak to ma w zwyczaju, fokusuje najpierw tych przeciwników groźniejszych. Jedni mówią: a 12T to taki lamski czołg bez pancerza, ale magazynek robi swoje. Ogarnięty gracz, czyli nie taki jak ja, na takim czołgu, na magazynku naprawdę może zdziałać cuda, i Kubuś jest tego przykładem. Widzicie, dwie pestki przeładowania. Nie czekamy bez sensu. Ja się muszę tego nauczyć, kiedy ładować, kiedy nie, żeby mieć zawsze pełny magazynek. No i Kubuś co robi? Każdy prawdziwy czołgista w tej chwili, już jest 8-10, jedzie po artylerii, jest to logiczne, bo wiadomo, że zabicie artylerii to jest plus 100 do prestiżu. No i jest Hamel, który mnie tak dziabnął. No i co robi Kuba? Oczywiście, cztery pestki, przeładowanie. I tutaj, słuchajcie, się robi bardzo, bardzo nieciekawie. Zobaczcie, wróg jest już pod naszym kapem i robi się w związku z tym naprawdę, naprawdę nieprzyjemnie. Jesteśmy rozrzuceni. A Kuba objeżdża. Tego, tak, gadaliśmy. Tego się Kubuś najbardziej bał. Tego Włocha. Jak się zaraz okaże, to było to słuszna obawa, bo koleś to chyba jak kamikadze, patrzcie. Minimalnie, już taranował Kubę. No, gdyby może trochę szybciej ruszył, albo wcześniej zaczął jechać, to mógłby Kubusia skończyć raz, dwa, ale jakoś się udało. Tutaj, jakby to powiedział ktoś, więcej szczęścia niż rozumu, ale teraz się, słuchajcie, w tym momencie bitwa została tak naprawdę rozstrzygnięta. Dlaczego? Dlatego, że Kuba jest graczem mądrym, doświadczonym i ilość bitew i jego umiejętności to spowodowały, że tutaj Kubuś tego sobie tak naprawdę teraz spotował. Kończył przeciwników, ale jak to się stało, to zobaczycie sami. Będzie to nawet podwójny kap. Wyczucie po prostu czasu. Majstersztyk, tylko oczywiście. Wszystko dlatego, że ja kibicowałem. Musicie mieć tego świadomość, że to na pewno nie Kuba wygrał tą bitwę, nie odbył, tylko to ja dzięki. Dobra, co ja gadam. Ale generalnie oglądajcie, bo naprawdę, naprawdę warto. Jakby ktoś się chciał nauczyć grać magazynkami, to jest przykład, jak to robić, tak? Rozsądne przeładowanie.
Kolega trochę wyjechał na open. Nie wiem, czy nie powinien tam gdzieś się kampić w krzakach. Tutaj można pomyśleć, że to było trochę szczęścia, ale z drugiej strony weźcie pod uwagę, że Kuba po każdym strzale się troszkę cofał. I to też na pewno wpłynęło na to, że był, że nie był tak dobrze wyspotowany. I kolega w amerykańskiej wersji Szegmana po prostu spudłował. Zobaczcie, jak 16 sekund, tak? I też trzeba oddać plus koledze w 59-16. Dlatego, że zbił kapa. Gdyby on nie zbił kapa w tej chwili, to Kuba nie miałby szans zrobić z tego nic. Przez 2-2 nasz kolega kapuje i też dobrze, bo robi presję kapa, tamci muszą stać w dwójeczkę, żeby wygrać to kapowanie. Ale zobaczcie na sekundy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Strzał po prostu z bańki. Celownik, słuchajcie, jak widzieliście, był największy, jaki może być, ale została sekunda, trzeba było strzelać, tak? No i teraz to już jest, słuchajcie, końcóweczka. Zostały nam pociski goldowe. Może troszkę szkoda, ale nie ma innych. I teraz już koledzy po prostu mogą tylko płakać. Mogą tylko płakać. Kuba włączył przeładowanie. I myślę, że nasz kolega w T29 już wie, że nie żyje. On już to czuł, że nie żyje. Nawet się nie ruszał. Podejrzewam, się poddał. Ale moim zdaniem wyciąg epicki. 6 fragów, słuchajcie. 2000 damage'a. Naprawdę, naprawdę coś. Nie mamy tylko planszy. Na przyszłość, Kubuś, jakbyś mógł mi jeszcze. Albo wy też. Wysyłajcie mi też planszę z wynikiem finalnym z bitwy, tak? Czyli z zarobkiem, z dokładną ilością doświadczenia. To wystarczy zrobić screenshota. Także mam nadzieję, że Wam się ten pierwszy odcinek z powtóreczki podobał. Dla mnie to było 12 minut rozkoszy, szczególnie, że wiem, że to dzięki mnie tak wspaniały wynik i ja też uratowałem Kubie życie, bo gdybym wtedy nie pojechał i mu nie pomógł z tymi dwoma lejcikami, no to nie byłoby tak różowo, nie byłoby tak różowo. Także jakbyście potrzebowali skrzydłowego, który ugatuje wam raz życia, a potem szybko zginie, żebyście mieli więcej możliwości na zdobywanie fragów, to zapraszam do mnie, Markowy YT. Tak to właśnie wygląda. Teraz wam dziękuję, do zobaczenia i hej!